Nieznajomy nie był stary, ale włosy miał prawie zupełnie białe. Pod płaszczem nosił wytarty, skórzany kubrak, sznurowany pod szyją i na ramionach. Kiedy ściągał swój płaszcz, wszyscy zauważyli, że na pasie za plecami miał miecz. Szanowny panie Wiedźminie, bez pana sobie nie poradzimy. To sprawa nadprzyrodzonych mocy. Już robiliśmy wszystko, co się dało. Czy przyjmie nasz pan nasze zlecenie? Cholera, to już trzeci trup w tym miesiącu. Nie ma mnie cały czas w domu, a ja uganiam się za trupami. Proszę się rozejść. W imieniu prezydenta stołecznego miasta Poznania nakazuje się rozejść. Na czas śledztwa ten teren jest pod naszym nadzorem. Bez zdjęć mówiłem. Zaraz, co tu się dzieje? Tu nie wolno wchodzić. Agentka Kasia, Fundacja Kochanie Poznania. Borówka, słyszałem o was. Dobra robota z tymi koziołkami, ale mordercy księżnej Ludgardy nie udało wam się przyskrzynić. Jeszcze. Ale panie inspektorze, czy możemy się jeszcze tutaj trochę rozejrzeć? Nie ma mowy. Wasza jurysdykcja tutaj nie sięga. Nie mamy czasu na te przepychanki. Do rzeczy. Zresztą moi agenci już tutaj są. No, konkretny rozpis. Dzień dobry, Dominik i Mateusz, Pyrkon TV. Borówka. Panie inspektorze, poprosimy o wstępny raport z miejsca zbrodni. To zwykłe gangsterskie porachunki, od co? Nie ma tutaj na co patrzeć. Za moment zamykamy to śledztwo. Pan raczy żartować. Nasza agencja nie wysyłałaby nas tutaj, gdyby to była zwyczajna sprawa. Proszę dać nam 2 dni i wszystko rozwiążemy. Powtarzam, to nic nadzwyczajnego. No dobra. Niech wam będzie. Możecie się troszkę rozejrzeć, ale omijajcie piwnicę. Dla waszego dobra. Bardzo dziękujemy, nie będziemy wchodzić panu w drogę. No dobra. Co o tym wszystkim myślicie? Słuchajcie, ja mam pomysł. Weźmy jakiegoś barda, oni wszystko wiedzą. Ty i te twoje pomysły. Widzisz takiegoś barda? Dobra. Na dziś wystarczy. Proszę opuścić miejsce zbrodni. No dobrze, dziękujemy bardzo. Chłopacy, słuchajcie. Obserwujcie to miejsce. Jak tylko się ekipa inspektora stąd zabierze, wchodźcie i dokładnie je zbadajcie. No, nareszcie. Zrobili miejsce zawodowcom. Mateusz, nie wygłupiaj się, uspokój się. No przecież sam widzisz, że to jest poważna sprawa. Ja jestem spokojny! O co ci... Cicho, tam ktoś jest. Ale spokojnie, spokojnie. My tu jesteśmy tylko przechodniami. A mówiłam ci, Aaron, że to zbyt tanie jest. A ty nie. No, na pewno jakiś przekręt jest. Ty głowa rodziny, ty się znasz na interesach, tak? Nie ma co teraz biadolić. Nasza w tym rzecz, żebyś tych duchów raz na zawsze z kamienicy pozbyć. A poza tym sąsiad Ezechiel, no, z kamienicy obok, od 3 tygodni 3 razy przyszedł już i powiedział, że mu siarką śmierdzi na ulicy. Tak, i to w tobie, rabę nadzieję pokładamy. Proszę, pomóż nam przepędzić te straszydła z naszego domu, no. Ale na nic się tu zdadzą moje konwencjonalne działania. Nie odmówię ja tu znowuż modłów. Ale ja mogę wam pomóc inaczej. Ale to będzie kosztowało. Dużo kosztowało. Dobra. Nie pomogę wam jako rep, ale pomogę wam jako adwokat. Pan się nie martwi. Sprawa będzie załatwiona. Pójdziemy z nimi do sądu. Pokażemy im! Odpowiedzą za wszystkie swoje przewinienia! Ale jak to tak z duchami się sądzić? Z
Zgoda, zgoda. Możemy teraz się nawet sądzić i z diabłem, ale żeby to były nasze ostatnie wydatki? Pan będzie spokojny. Sprawa jest załatwiona. Dziś jeszcze będzie załatwiona. Dobrze. Rabę. Dziękujemy serdecznie, że się dogadaliśmy. Interesy z panem to przyjemność, Rabę. Nie no, ziom. Co za głupcy. Do sądu z diabłami. Słyszałeś jakieś rzeczy niż takim? Nie, daj spokój. Pierwsze. Dobra, ale tak czy inaczej, oni chyba tak na serio, więc wydaje mi się, że... No my też nie możemy tego olać. No dobra, jesteśmy profesjonalistami, tak? Dobra. Piszemy SMS-a do Kasi i idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Strona powodowa złożyła wniosek o naruszenie posiadania jej nieruchomości przez bliżej nieznane z nazwiska podmioty i domaga się wydania wyroku w tej sprawie o opuszczenie rzeczonej nieruchomości. Tak, Wysoki Sądzie, moi klienci, pobożni, skromni i oszczędni życi, wydali swoje oszczędności. Pajwaj, co ja mówię? Wszystkie oszczędności. Na zakup opuszczonej, zrujnowanej kamienicy, z której nie mogą korzystać, a chcieliby, Wysoki Sądzie. Panie mecenasie, może mniej kwieciście, a bardziej do rzeczy. Proszę. Ale rzeczywiście. Wysoki Sądzie, moi klienci, a dokładnie przysługujące im prawo własności należącej do nich nieruchomości zostało brutalnie ograniczone. Każda próba wejścia w posiadanie kończy się tragicznie. Dlatego zostali zmuszeni wytoczyć powództwo w mniejszej sprawie o ochronę prawną i wydanie wyroku, który pozwoli prawidłowo korzystać z ich prawa własności. Czy strona powodowa potwierdza słowa pana mecenasa? To wszystko prawda. Oto w ręce trzymam akt własności. Papier. Już się nie wgniecie. Prawo jest po naszej stronie. O tym już zadecyduje sąd. Czy chcą jeszcze coś państwo dodać? Oddajmy w takim razie głos stronie pozwanej. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, Wysoki Sądzie. I wygląda zgoła zupełnie inaczej, niż przedstawiła to strona. A moi klienci mają pełne prawo do korzystania z tej kamienicy! Hola, panie mecenasie! Proszę powściągnąć swoją demoniczną naturę. Proszę powiedzieć, z czego wywodzi pan to prawo? Z prawa dziedziczenia. Może pan mecenas to wyjaśni? Wysoki Sądzie, myślę, że wszystko się wyjaśni, gdy wysłuchamy mojej klientki. Wysoki Sądzie, cała ta sprawa to jedna wielka farsa. Ja i moje demoniątka mieszkamy w kamienicy po moim zmarłym mężu, złotniku. Zostaliśmy sobie zaślubieni jeszcze za życia jego pierwszej żony. Ale to mnie kochał najbardziej. I to nam należy się ta posiadłość. Proszę bardzo. Oto testament i akt dziedziczenia. I co?
Łyso wam teraz kanalię! Panie mecenasie, panie mecenasie, proszę upomnieć swoją klientkę. Takie słowa w sądzie są niedopuszczalne. Natomiast akt małżeństwa i testament dołączamy do sprawy. Wysoki sądzie, ta kobieta, stworzenie, istota jest niepoczytalna i to nie jest jej pierwsze zachowanie tego typu. A kto pogonił naszego wiedźmaka? Wysoki sądzie, ona stanowi dla nas wszystkich zagrożenie. Cichutko, cichutko. Ja nie udzieliłam państwu głosu. Wysoki sądzie, ja przede wszystkim przepraszam za zachowanie moich klientów, którymi kierują uzasadnione emocje. Natomiast w kwestii dowodów chciałbym powołać czekającego przed salą inspektora policji, który doskonale zna sprawę przedmiotowej kamienicy. Nazywam się Adam Borówka i jestem poznańskim inspektorem. Wysoki sądzie, od dłuższego czasu mam tą kamienicę pod obserwacją. Regularne łamanie ciszy nocnej, zatruwanie powietrza siarką, nie wpuszczają nawet księdza na kolędę. Ale ostatnio przeszli samych siebie. Wiedźmina uciekli! Wysoki sądzie, mogę? Bardzo proszę. Z tego, co słyszę, pan inspektor nie ma potrzebnych informacji albo nie chce się z nami nimi podzielić, jest więc zbędny na tej sali. Ja proponuję, aby on wrócił na ulicę wydawać mandaty za złe parkowanie powozów. Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka, Gerwazego z Rewi. Czeka przed salą. Czy świadek może szybciej? Nie wszyscy z tutaj zgromadzonych są nieśmiertelni. Dla niektórych czas ma jednak znaczenie. Tak, oczywiście. Doskonale. Proszę zatem powiedzieć, co się stało. Zostałem wynajęty. Przez tych tutaj. Miałem sprawdzić, co się zalęgło w ich piwnicy. Ot sprawa, jak ich wiele. Zszedłem tam, w pojedynkę. I zastałem te oto diablice. Muszę rzec, że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby ktoś mnie pokonał. A tym razem musiałem wrócić w swoje rodzinne strony. Dopiero tam miałem eliksiry, które pomogły mi wrócić do zdrowia. Zaprawdę powiadam wam, wysoki sądzie, w tej piwnicy dzieją się dziwne rzeczy. Dokładniej, proszę. Na tyle dziwne, że nawet wiedźmin się dziwi. To wszystko? Tak, wysoki sądzie, to wszystko. Dziękuję. W takim razie świadek jest wolny. W tej sprawie brakuje mi cały czas pełnego obrazu wydarzeń, dlatego wzywam na świadka eksperta, doktora Pawła Cieliczko, który mam nadzieję wyjaśni nam pewne nieścisłości. Zapraszam. Paweł Cieliczko, historyk i literaturoznawca. Proszę, by z racji wykonywanego przez siebie zawodu, wykształcenia, wyjaśnił nam pan tutaj ten cały diabelski bałagan. Oczywiście, wysoki sądzie. Otóż jest stara żydowska legenda poznańska, która mówi o tym, że pewnego dnia jubiler poznański kąpał się w otwartej wodzie. Pozwana najwyraźniej też nie była w pełni ubrana, bo tego jubilera skutecznie uwiodła. Nie wiadomo, czy kierowany miłością, czy też zobowiązaniem wobec mającego narodzić się dziecka, zabrał tęże do Poznania i tam ją osiedlił. Rzecz wyglądała tak, że w swojej kamienicy na parterze miał swój zakład jubilerski wraz ze sklepem. Na piętrze mieszkał wraz z legalną żoną, którą poślubił w synagodze.
Natomiast w piwnicy przygotował sobie garsonierę, w której zamieszkała pozwana. Rzecz ta trwała przez lat kilka, aż sytuację tę odkryła legalna małżonka jubilera. Poszła na skargę do rabina, pozwana została z tego budynku wygnana. Po wielu latach, kiedy jubiler umierał, przy jego łożu śmierci pojawiła się właśnie pozwana wraz z dziećmi. I tam podobno doszło do podpisania dokumentu, z którego teraz rości swoje prawa do tejże nieruchomości pozwana. Czy był wówczas poczytalny? W związku z tym, że był chwilę przed zgonem, trudno mówić o poczytalności. Natomiast możliwości nakłonienia po stronie demonicy były na pewno przepotężne. W związku z tym ośmieliłbym się podejrzewać, że świadom tego, co podpisuje, jubiler nie był. W całej swojej karierze nie miałam ciekawszej sprawy. Sąd postanawia uznać roszczenia zgłoszone przez powodów i przyznać im w całości prawo do kamienicy przy ulicy Żydowskiej. Natomiast demony... Cóż, miejscem demonów są pustkowia. Tak mówi prawo boskie i prawo Rzeczypospolitej. Mocą więc prawa nakazuje natychmiastową eksmisję demonów tam, gdzie tylko i wyłącznie pieprz rośnie. Nie tak się umawialiśmy! Obiecywałeś! Dzieci, wychodzimy! Necedemalis! Omnis homomentax! Memento mori! Dziękuję, rabbi. Dziękuję, panie mecenasie. Interesy z panem to przyjemność. Tyle czasu minęło od rozprawy, a kamienica wciąż stoi pusta.